Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Widzę, że już uczestnicy, uczestniczki się pojawiają na Zoomie. Dobry wieczór. Witamy. Zapraszamy, żeby też przywitać się na czacie. Dzień dobry, dzień dobry. Widzimy wszystkich Państwa. Dobry wieczór. Miło mi Państwa powitać na webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej tytułem Trudne sytuacje w klasie, w której są uczniowie i uczennice różnych narodowości. To webinarium odbywa się w ramach kampanii Polska, Ukraina razem w szkole. Realizujemy je w ramach współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz norweską organizacją humanitarną Norwegian Refugee Council. Witamy wszystkie osoby, które są z nami na Zoomie. Dobry wieczór, witamy także na Facebooku. Bardzo nam miło. Ja nazywam się Elżbieta Krawczyk. Na co dzień w CEO kieruję działem edukacji globalnej i ekologicznej. Jestem członkinią zarządu i mam przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie, które potrwa do godziny 20:30. A my bierzemy dzisiaj na warsztat kwestie związane z pracą w klasie wielokulturowej i sytuacjami, w których nasza świadomość różnic kulturowych, procesów i mechanizmów związanych z adaptacją kulturową może ułatwiać rozumienie różnych trudnych sytuacji, z jakimi mierzymy się w klasie i może nas do tego przygotować. Właściwie pierwszego dnia wojny w Ukrainie oferujemy szkołom szeroki zakres wsparcia. Proponujemy materiały dla nauczycieli, dla dyrektorów, webinaria i kursy internetowe, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem takim praktycznym ekspertów i ekspertek, z którymi współpracujemy. Zależy nam na tym, żeby wszyscy uczniowie i uczennice mogli czuć się w szkole bezpiecznie, żeby zdobywali wartościowe doświadczenia, mogąc rozwijać swoje zaangażowanie, też włączając się w proces uczenia się i nawiązując relacje z innymi osobami oparte na szacunku. Za tymi naszymi praktykami, za strategiami stoi 28 lat doświadczenia i co roku cieszy nas, że kilka tysięcy, dziesiątki tysięcy nauczycieli i dyrektorów ma szansę, okazję, możliwość korzystać z naszego wsparcia. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zaglądać na nasze strony internetowe, na stronę CEO, wco.org.pl, na stronę bloga eksperckiego, także na profil na Facebooku. Część z Państwa korzysta z tej opcji właśnie teraz. Można także zapisać się na nasz newsletter, także można z tego linku tam się dostać oraz ze strony głównej. A szczególnie tych z Państwa, dla których ta tematyka jest bliska, odsyłam na stronę kampanii Polska-Ukraina razem w szkole, na której znajduje się zarówno szereg materiałów edukacyjnych do bezpłatnego pobrania. Ostatnio zamieszczona między innymi publikacja dotycząca aspektów prawnych i dobrych praktyk związanych z przyjmowaniem do szkół uczniów z Ukrainy, ale także zaproszenia na różnego rodzaju wydarzenia, szkolenia, a także linki do wcześniejszych webinariów, więc jest to zbiór informacji, który może się przydać też przy różnych okazjach. I bardzo miło mi przywitać naszych dzisiejszych gości, nasze prelegentki i prelegenta. Chciałabym przedstawić Malinę Baranowską-Janusz, psycholożkę międzykulturową, trenerkę, autorkę i redaktorkę publikacji i programów edukacyjnych. Witaj, Malino. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Witamy także Tatianę Szyczkową, nauczycielkę wychowania fizycznego, wychowawczynię klasy przygotowawczej, ambasadorkę uczniów cudzoziemskich w Szkole Podstawowej nr 76 we Wrocławiu. Witam serdecznie wszystkich.
Alina Sobolewska, wicedyrektorka w Szkole Podstawowej nr 29 w Gdyni, nauczycielka języka rosyjskiego, języka polskiego jako obcego, Polka z Wileńszczyzny, która od 6 lat mieszka w Polsce. Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie. Dobry wieczór. I swoimi doświadczeniami podzieli się także Jacek Nowicki, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku. Witam serdecznie, Jacku. Nie słyszymy Cię, byłeś zmutowany. Przepraszam, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby na czacie zadawać pytania. Będziemy starali się albo na bieżąco odpowiadać na czacie, być może wychwytywać także takie pytania do poruszenia na forum, więc także naszych prelegentów, prelegentki do tego zachęcam, żeby odwoływać się do tych komentarzy, które się będą pojawiały i do pytań. Uprzedzając też ewentualne pytania w tej sprawie, sygnalizuję, że link do zaświadczeń będzie podany pod koniec webinarium, więc także będzie możliwość, żeby takie zaświadczenie pobrać. I na wstępie powiedzmy jeszcze kilka słów o tym, w jakim momencie teraz się znajdujemy. Jest początek czerwca, za nami 3 miesiące pracy w nowych okolicznościach, a jednocześnie za 3 tygodnie kończy się rok szkolny. I warto spojrzeć na to, na ten moment też z takiej perspektywy i szans, i wyzwań, jakie i stały, i wciąż stoją przed polskim systemem edukacji w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy. Pojawienie się dużej liczby uczniów i uczennic ukraińskich w systemie edukacji spowodowało, że powstały nowe potrzeby, na które system musi w jakiś sposób odpowiedzieć. Są to zarówno potrzeby nowych uczniów z Ukrainy, jak i nowe potrzeby polskich uczniów. I te potrzeby mieszczą się na 3 płaszczyznach: emocjonalnej, społecznej, związanej z procesem uczenia się. I wielokrotnie te trudności, które towarzyszą nam w tym procesie, są też powiązane z tymi potrzebami. Trudności, które wynikają z takiej pracy właśnie w klasie wielokulturowej. A te potrzeby z kolei kreują też nowe wyzwania dla procesu edukacyjnego, w różnym stopniu też występujące oczywiście w oddziałach przygotowawczych, ale też w regularnych klasach, w których uczą się dzieci ukraińskie. I to, na co warto zwrócić uwagę właśnie w kontekście tych wyzwań, to jest zarówno zróżnicowanie wiedzy i umiejętności, które pojawiają się wśród uczniów i uczennic w danej klasie, różne wyzwania związane z barierą językową, z różnorodnością kulturową klasy, też potencjalnymi konfliktami, które mogą z tego wynikać. Ważnym aspektem jest kwestia integracji albo reintegracji, albo też tego momentu, w którym teraz być może też część szkół właśnie się znajduje, czyli tego momentu rozstań i wyjazdów części uczniów i uczennic ukraińskich, związanych z tym też nowych procesów grupowych, ale także cała pula wyzwań związanych z potrzebami emocjonalnymi uczniów i uczennic, zarówno jeśli chodzi o takie wsparcie psychospołeczne, ale też specjalistyczne, psychologiczne czy terapeutyczne. I choć trudności często dominują w narracji na ten temat, o trudnościach także i dziś będziemy mówić, to warto podkreślać także szanse, jakie ta sytuacja wnosi. My zwracamy uwagę na różne kwestie, ale związane między innymi z upowszechnianiem podejścia edukacji włączającej, z upowszechnianiem podejść, strategii dydaktycznych, które są skupione na uczniu. Staramy się pokazać, że jest to także okazja do tego, żeby spojrzeć na nasze szkoły jako środowisko wielokulturowe i różnorodne
w wielu wymiarach, czy wreszcie też w takim kontekście docenienia znaczenia czy działalności wychowawców w szkole, czy konieczności wzmocnienia wsparcia pedagogicznego i psychologicznego właśnie dla wszystkich uczniów i uczennic. Mając nakreślony taki kontekst i przyjmując taką optykę, chciałabym Was teraz zaprosić, Alino, Tatiano i Jacku, żebyście powiedzieli kilka słów, w jakim Wy jesteście teraz momencie, w jakim momencie są Wasze szkoły, tak żebyście mogli przybliżyć trochę perspektywę, z jakiej też będziecie się dzisiaj dzielić swoimi doświadczeniami z osobami, które dołączyły dzisiaj do naszego spotkania. To może ja rozpocznę. Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim. Nazywam się Alina Sobolewska, jestem wicedyrektorem szkoły nr 29 w Gdyni. Szkoły, która dziś liczy ponad setkę uczniów z zagranicy. To nie jest sytuacja, która jest dla nas nowa, bowiem do początku inwazji Rosji na Ukrainę w naszej szkole uczyło się ponad 50 osób z różnych krajów, z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Więc sądzę, że nasze grono pedagogiczne, które zresztą też jest wielokulturowe, mamy sporo osób z doświadczeniem migracji, mamy osoby, które kiedyś pracowały, mieszkały w Szwecji, w Anglii, na Ukrainie, więc być może pewne decyzje czy pewne wprowadzone zmiany nie były dla nas takie trudne, takie albo wymagały być może takiego krótszego okresu. Więc każdy czwarty uczeń w naszej szkole obecnie jest uczniem z zagranicy. I może taki znaleziony, usłyszany w internecie jest taki kawał, gdy ojciec pyta dziecka, które wróciło ze szkoły, a powiedz proszę, czy w swojej klasie są Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, a dziecko patrzy ojcu w oczy i mówi, nie tato, w mojej klasie są tylko dzieci. Więc chciałabym opowiedzieć o tym, że traktujemy wszystkich naszych uczniów jako swoje dzieci. Sądzę, że to jest ogromna szansa dla polskich szkół i dla uczniów, dla naszych uczniów. Wielokulturowość jest rzeczą, z której później będziemy dumni. Opowiem trochę być może o roli nauczyciela, o tych wyzwaniach, ale też o szansach, którą stwarzają nam dziś uczniowie zagranicy wschodniej. Serdecznie dziękuję. Tatiano, jak to wygląda u Ciebie? Jaka jest sytuacja? No przede wszystkim witam wszystkich. Jestem na wychowawcę w klasie przygotowawczej, gdzie chodzą i się uczą same Ukraińcy. Nie mam w tej klasie wiele kulturowości, chociaż w szkole oczywiście, że tak. No, nasz problem to teraz polega na tym, żeby ocenić tych dzieci, żeby zweryfikować ich umiejętności, żeby nikogo nie skrzywdzić, bo do końca nie wiemy, jak to ma być, czy dziecko ma zostać jeszcze raz w siódmej klasie, czy pójść do ósmej. To jest naprawdę wielki dylemat dla wszystkich, podejrzewam, i dla nauczycieli, dla dyrekcji i przede wszystkim dla uczniów. Ucząc się dwa miesiące języka, naprawdę to nie jest łatwo opanować i materiał, i opanować język. Także dzieci troszeczkę zaniepokojeni tym i widzę, że nie jest im łatwo w tej sytuacji. Tak samo jak i szkole, i dyrekcji, i nam. No, co mam powiedzieć? Próbujemy zrobić taką grupę z nauczycieli, która by przygotowała test niesprawnościowy, a językowy dla tych dzieci, żeby obiektywnie ich ocenić i nikogo nie skrzywdzić, bo naprawdę nie jest im łatwo w tej sytuacji.
No może tyle, co ja mogę jeszcze powiedzieć, bo... Dziękuję, na razie... Tatiano. Dziękuję. Mamy sygnał, że są jakieś zakłócenia też po Twojej stronie. Pytanie, czy ewentualnie masz możliwość albo włączenia się na słuchawki, albo jeszcze spojrzenia, co możemy poprawić w odbiorze. A tymczasem, Jacku, jeszcze do Ciebie pytanie o ten moment, w jakim Ty się znajdujesz i Twoja szkoła. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Tak jak już Ela wspomniała, pracuję w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku i podobnie jak Alina, jako szkoła mamy kilkuletnie doświadczenie w pracy z obcokrajowcami. Obecnie w szkole uczy się około 90 uczniów, którzy przybyli z zagranicy. Głównie są to uczniowie z pochodzenia ukraińskiego, ale mamy także w szkole uczniów z Rosji, Białorusi i Afganistanu. I dziś podzielę się z Państwem moimi doświadczeniami, a także problemami, jakie napotykam z perspektywy wychowawcy klasy siódmej, gdzie w marcu dołączył do nas pięciu nowych uczniów. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, Jacku. Czekamy na Wasze kolejne doświadczenia, które będziecie opowiadać. A tymczasem przekazuję teraz głos Tobie, Malino. Już w kontekście tych różnic kulturowych, na jakie możemy się przygotować, kiedy pracujemy w klasie wielokulturowej, albo kiedy mamy do czynienia z uczniami z różnych kultur. Dziękuję bardzo, Elu. Tak, ja chciałam trochę z takiej innej pozycji powiedzieć, z pozycji osoby, która nie jest może praktyczką, tak jak Państwo, którzy pracujecie w szkołach, ale trochę z takiej podstawy teoretycznej, która może da nam trochę taki obraz tego, z czym w ogóle mamy do czynienia. Dla niektórych pewnie będzie to oczywiste, ale może czasem warto sobie tak trochę powiedzieć, z czym i to nam trochę ułatwia podejście, rozumienie różnych spraw. Więc to, od czego chcę zacząć, czyli to, jakie różnice kulturowe należy przygotować się w pracy w klasie wielokulturowej, to takiej podstawy, że spotykamy się z dzieckiem, czy myślę, że w Państwa przypadku to są dzieci, młodzież, która przyjechała w większej ilości, tak, z innej kultury, mają doświadczenie migracji. No i okazuje się, że rzeczy, które są, wydaje się, że są oczywiste, są jakąś normą, czy nigdy nie sprawiały problemu, zaczynają być jakąś trudnością, czy jakimś wyzwaniem, że niektóre rzeczy, które wydaje się, że wystarczy raz powiedzieć i koniec, trzeba powiedzieć kilka razy albo trzeba zwrócić bardziej na nie uwagę. I chciałabym właśnie zacząć od tego, skąd to wynika. I też z czym zmagamy się, nie tylko właśnie, zmagają się nie tylko osoby, które przyjeżdżają, ale też my jako osoby goszczące czy przyjmujące, z kultury przyjmującej. Dlatego właśnie mam taki rysunek, który przedstawia to, że czasem możemy mieć po prostu różne punkty widzenia, różną wrażliwość, różne podejście do tego samego zagadnienia, problemu. Szczególnie, że szkoła to jest... No, zbiór tych wszystkich rzeczy, tak? Zaraz pójdziemy trochę w takie konkrety bardziej, ale jest to rzeczywiście takie patrzenie na jedną rzecz, która może wydawać się zupełnie inna. Więc jakbyś, Elu, mi kliknęła następny slajd, będę wdzięczna. Chciałam zacząć od metafory góry lodowej, czyli tego, czym jest kultura i kultura właśnie jako góra lodowa. Ta metafora jest dosyć prosta, jakby polega na tym, że mamy jakąś część tej góry lodowej, która jest widoczna, która jest ponad powierzchnią wody, która jest znana, która jest świadoma, którą widzimy, która jest łatwo rozpoznawalna, ale wszystko to, co tak naprawdę może sprawiać największe problemy, ale jest też jakimś podłożem, jakimś takim fundamentem do tego, co jest na górze, znajduje się pod powierzchnią. I no, najbardziej znaną metaforą góry lodowej używał Freud, mówiąc o naszym umyśle i o tym, że używamy tylko 10% swojej świadomości umysłu, a cała reszta jest właśnie w nieświadoma. I tak jest też z kulturą. I właśnie kultura, jakbyś mogła, Elu, też kliknąć, to bym była wdzięczna. Kultura jako góra lodowa to jest takie doświadczenie, kiedy mamy jakąś część, którą widzimy. Widzimy mniej więcej, przyjeżdżamy do nowego kraju i widzimy, jak ludzie, jakim mówią językiem,
Widzimy, jak się zachowują, widzimy, jak się witają, słyszymy, jakiej muzyki słuchają, widzimy potrawy, widzimy, jak zbudowane są miasta, widzimy wszystkie rzeczy, które są jakby widoczne, tak? Ale kiedy nie wiem, wyjeżdżamy na chwilę, tak, na wakacje, może nie wchodzimy za bardzo w to, dlaczego tak się dzieje, tak? Nie, może niektórzy mają większą potrzebę, niektórzy mniej. No ale jak już jedziemy, żeby tam zamieszkać, okazuje się, że no, to nie tylko są te zachowania, zaczynają nas fascynować, ale okazuje się, że może z niektórymi jest nam trudno i zaczynamy zastanawiać się właśnie, dlaczego tak jest. I to, co jest pod kluczem do tego, no to jest ta właśnie podstawa góry lodowej, czyli normy i wartości, które leżą u podstawy kultury, to są, no, na które wpływają na nasze tradycje, na to, co wierzymy, na to właśnie, jak świętujemy różne rzeczy, no i bezpośrednio wychodzą na zewnątrz, czyli właśnie na nasze zachowanie, to w jaki sposób się zwracamy, nie wiem, do starszych osób, w jaki sposób świętujemy różne rzeczy. I ja zawsze, jak opowiadam o górze lodowej, to właśnie wyobrażam sobie, że ludzie, którzy stykają się z nową kulturą, czy którzy chcą na przykład zeksplorować bardziej swoją kulturę, to są takimi płetwonurkami, którzy właśnie będą zakładać kostium płetwonurka i trochę chcą z nią zanurkować, bo my będąc też jakby uczestnikami, czy jakby będąc osobami w naszej kulturze, często też nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego tak się zachowujemy, ponieważ jesteśmy w taki sposób wychowani. Jest to dla nas takie oczywiste właśnie, tak? Często nieuświadomione. I w chwili, kiedy spotykamy drugą górę lodową, to jest to taka świetna sytuacja do tego właśnie, żeby się przejrzeć w takim lusterku i zobaczyć, dlaczego my różne rzeczy robimy w dany sposób, skąd to wynika, ale jednocześnie właśnie widzimy zachowanie drugiej strony, drugiej góry, tak, drugiej kultury i też dowiedzieć się trochę, co pod tym powierzchnią wody siedzi, dlaczego zachowania są takie, a nie inne. I wydaje mi się, że też chciałam od tego zacząć, wydaje mi się, że takim jest to taką pułapką, w którą trochę tutaj wpadamy, że wydaje nam się, że szczególnie właśnie osoby z Ukrainy są takie podobne do nas, że to jest trochę takie łatwiejsze, tak? Ja sobie cały czas przypominam taką sytuację, jak była wojna w Syrii i ona cały czas trwa, ale kiedy była największa taki migracyjny ruch z tamtego kierunku, no to właśnie był taki duży strach przed tym, że te osoby się bardzo od nas różnią, bo różnią się religią, wyglądem, zwyczajami, a osoby z Ukrainy, no takie podobne do nas. No to może być bardzo mylne właśnie, tak? No może być takie poczucie, że no nie, język wiadomo jest pierwszą barierą i to jest coś, co najbardziej widać, ale okazuje się, że pod spodem też są różne rzeczy, które mogą nas różnić i z którymi wynikać mogą trudności. Ale na pewno gdzieś jest ta część wspólna, której zawsze warto pamiętać, ale właśnie ja zawsze zachęcam do eksplorowania trochę, tak? Do starania się troszeczkę odkrywać, dlaczego właśnie my zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, ale osoby z innej kultury zachowują się tak, jak się zachowują. I pamiętać zawsze o tym, że żadna z osób nigdy nie jest typową taką górą lodową swojej kultury, bo zawsze każdy z nas ma coś swojego. Tak? Czyli, że nie traktować siebie ani innych właśnie jako ambasadora swojej kultury, bo każdy z nas właśnie ma swoje cechy jeszcze w tym osobnicze. I to jako taki wstęp, tak? Taki wstęp do tego, co może sprawiać trudności jak to zrobić, żeby właśnie nie doszło do zdarzenia z tą górą, tak? Czy z tym czubkiem góry, żeby nie pozostać też tylko na tych różnicach, typu, że nie umiemy tym samym językiem, inaczej się zachowujemy w różnych sytuacjach i to koniec, nie chcemy, tylko żeby właśnie trochę schodzić poniżej poziom wody i dowiadywać o sobie więcej, tak? I znajdywać różne sytuacje, które nas łączą, ale które z nas może różnią, ale mogą być ciekawe, nowe, odkrywcze. Takim totalnie wstępem, słowem wstępu. Bardzo dziękuję, Malino. To też pokazuje, jak szalenie ważna jest taka rola, w tym przypadku odwoływać się do figury płetwonurka,
właśnie takiej osoby, która też potrafi rozumieć daną kulturę, potrafi się w niej poruszać i być właśnie taką osobą wspierającą w związku z tym w tym kontekście. I pytanie, jak właśnie w takich meandrach kulturowych się odnaleźć, chociażby w tej sytuacji. Tatiano, gdybyś ty mogła podzielić się z nami teraz swoimi doświadczeniami właśnie z tego zakresu bycia taką ambasadorką cudzoziemców, ale właśnie w takim wymiarze przybliżania tej kultury i bycia wsparciem dla uczniów i uczennic. No, tak się zdarzyło, że ja zaczęłam pracować w tej szkole 14 lutego. 24 wybuchła wojna. I codziennie po 5-6 osób przychodziło do szkoły z dokumentami, żeby mamy, babci, cioci, dzieci z prośbą o przyjęcie ich do szkoły. To była bardzo trudna sytuacja dla wszystkich, i dla szkoły, i dla dzieci, i dla tych rodziców. I w momencie, kiedy już mama w rozpaczy stała na przykład na korytarzu i nic nie mogła powiedzieć, to w tym momencie po prostu ja pomagała w tłumaczeniu, uspokajałam tych rodziców, uspokajałam dzieci. No i takim sposobem w sumie stałam ambasadorem, tak można powiedzieć, niecelowo. Widziałam, jak dzieciom Latwii, kiedy oni słyszeli, że ktoś w tej szkole rozmawia w ich języku, że miałam takich parę sytuacji, że na przykład dzieciak siedział, nie chciał w ogóle wejść do szkoły, zrobić pierwszy krok. Musiałam z nim pogadać, wziąć go za rękę, powiedzieć mu paru ciepłych słów, przekonać go, że w tej szkole nie jest tak strasznie, że tutaj takie same dzieci i nauczyciele. No i to pomagało. To jest bardzo ważne, żeby w szkole na przykład była osoba, do której dzieci mogliby się zwrócić spokojnie, śmiało, wiedzieli, że ta osoba ich zrozumie i pomoże w pewnej chwili. Był na przykład taki, podam taki przykład jednej dziewczyny, która przyjechała z bratem i siostrą do nas do szkoły i uciekała z lekcji. Po prostu przychodziła do mnie, sadziła się na sali gimnastycznej i siedziała przez całą lekcję, nie, w ogóle nie odchodząc ani krok ode mnie. No i ciągnęło się tak dosyć długo, dzień, dwa, trzy. Wychowawca zaczęła się niepokoić i próbować jakoś tak rozwiązać tę sytuację. Ja też zastanawiałam się, jak to przekonać ją, żeby weszła do klasy i zaczęła po prostu być na lekcjach, siedzieć, poznać tych nowych uczniów ze swojej klasy. No i znalazłam taki kompromis, że umówiłam się z nią, że ona pójdzie na jedną lekcję, po jednej lekcji przyjdzie do mnie, posiedzi ze mną i później znowu pójdzie na następną lekcję. No i tak w końcu doszłam z nią do porozumienia i w następnym tygodniu już ta dziewczyna spokojnie siedziała na lekcjach i przychodziła do mnie tylko wtedy, kiedy potrzebowała pomocy. Zresztą ta dziewczyna teraz jest w mojej klasie przygotowawczej i trafiając do tej klasy, ja zauważyła wielką zmianę w jej zachowaniu, w jej nastroju. Ona zrobiła się wesoła, ona zrobiła się szczęśliwa, ucząc się w tej klasie. No i takich przykładów jest mnóstwo, naprawdę. Dobrze, ja uważam, że jest bardzo dobrze, gdy w szkole jest człowiek, któremu dzieci mogą powiedzieć, ufają i wiedzą, że zawsze znajdą pomocy w tym. Tatiano,
Tatiano, wejdę Ci w słowo znowu z powodu problemów z odsłuchem, bo są zakłócenia. Gdybyś mogła sprawdzić, czy na przykład nie masz przysłoniętego mikrofonu, bo na samym początku Twojej wypowiedzi było Cię dobrze słychać, a już w trakcie są zakłócenia i dostajemy tutaj też takie sygnały. Może to zależy od mojego internetu, nie wiem. Może teraz jest lepiej, więc tak, w takiej pozycji też, w jakiej teraz mówisz, powinno być dobrze. Jeśli chodzi o te działania zespołu do spraw cudzoziemców, może też mogłabyś jeszcze o tych działaniach powiedzieć. No, taki zespół był stworzony na początku roku szkolnego, bo u nas w szkole, tak podobnie jak Olina, było około 50 uczniów obcokrajowców. Na dzień dzisiejszy już też jest ponad 100. I był stworzony taki zespół, który chciał pomóc tym dzieciom odnaleźć się w tej szkole. I zaplanowali tam kilka działań w tym kierunku. Na przykład jedna z działań to była ankieta, którą wypełniał rodzic czy opiekun, gdzie dostawaliśmy początkowo najważniejsze informacje o tych dzieciach. Co dzieciak lubi, co go interesuje, w jakich językach on rozmawia. I co on robił, jakieś zajęcia pozalekcyjne w Ukrainie. To wszystko taka i podstawowa informacja wpływała do nas. I było łatwiej na przykład znaleźć dzieciom, pomóc znaleźć dzieciom sekcje sportowe lub dziewczyny bardzo chcą tańczyć, że szukaliśmy dla nich jakichś zajęć tanecznych gdzieś w pobliżu. No, to wszystko było zaplanowane przez naszą grupę roboczą. Później nauczyciele, przedmiotowcy tak samo wymyślali różne formy zajęć na swoich lekcjach, żeby ułatwić dzieciom zapoznać się z językiem, zapoznać się ze szkołą. Zasady naszej szkoły tak samo, na przykład robienie plakatów, co można w szkole, czego nie można w szkole, bo to też się różnimy. Okazuje się, bardzo dużo dzieci z Ukrainy uważało, że oni mogą w każdej chwili wyjść ze szkoły bez pozwolenia, bez pytania. Bardzo byli zdziwieni, że u nas w szkole nie wolno tego robić, że może tylko przyjść rodzic lub poinformować, że pozwala dziecku. Dla nich to było naprawdę nowością i dopóki do nich to dotarło, to minęło trochę czasu. Później tak samo z telefonami, że jak może być zakaz używania telefonów komórkowych w szkole. Bo się okazuje, u nich w szkole można było spokojnie z tymi telefonami siedzieć na lekcjach i na przerwach. Też trzeba było parę działań zrobić, żeby tym dzieciom wytłumaczyć, że to nie jest, w naszej szkole to nie jest dozwolone. Także nauczyciele bardzo się starali. Zrobiliśmy jeszcze takie, jak napisy na wszystkich pomieszczeniach w dwóch językach, w ukraińskim i w polskim. Gdzie jest stołówka, gdzie jest biblioteka, gdzie jest chemia, gdzie jest fizyka, żeby ułatwić im poruszanie się po szkole. Ну і później зробилишми такі споткання, спожилишми до класи приготувавчо, розмовлялишми, зробилишми тести дітям, зверифікувалишми, який дітяк дуже слабий і мусить бути в тій школі. Так що, ну, дуже дуже ще діло, щоб тих дітей, просто улатвити тим дітям
bycie w naszej szkole i nie funkcjonować normalnie. Na początku zrobili w szkole był zrobiony pakiet powitalny w dwóch językach, żeby dzieci wchodząc na stronę szkoły mogli też zobaczyć w dwóch językach zobaczyć, gdzie znajduje się nasza szkoła, kto jest dyrekcją w naszej szkole, co się dzieje w naszej szkole. No i to jest, myślę, mogli założyć dziennik elektroniczny, też w języku ukraińskim była informacja, jak to zrobić. Także no, bardzo dużo działań szkoła zrobiła w tym kierunku. Dziękuję serdecznie Tatiano za podzielenie się tymi doświadczeniami, tymi działaniami zespołu do spraw cudzoziemców. Na czacie pani Ludmiła pisze, pani Tatiano, młodzież u mnie w szkole właśnie mówi, że na Ukrainie jest o wiele większa dyscyplina w szkole, większy szacunek do nauczyciela. Nawet dziwią się, że w czasie lekcji można wyjść z klasy. To taki głos, który też pojawia się w różnych sytuacjach, a przywołuję go dlatego, bo przejdziemy za chwilę do takiej części poświęconej właśnie kontaktowi międzykulturowemu i różnicom międzykulturowym, więc jest to punkt wyjścia być może też do tych rozważań. Malino, tobie ponownie przekazuję głos, żebyś nas do tej koncepcji, czy do tych koncepcji wprowadziła. Tak, to ja tak bardzo krótko o tym właśnie, czym jest taki trójkąt kontaktu międzykulturowego. To jest coś, o czym warto pamiętać, kiedy pojawiają się pierwsze takie właśnie sygnały, takie też, o których właśnie mówiła Tatiana, tak, że zaczynam dostrzegać, że różne rzeczy ktoś inaczej robi. I warto pamiętać o takich trzech aspektach. Często właśnie jest tak, że one się nakładają na siebie i często jest trudno je rozróżnić, ale zawsze trzeba pamiętać, że to się w chwili, kiedy mamy kontakt z osobą z innej kultury, to te trzy aspekty się pojawiają. Czyli po pierwsze jest to spotykam się w danej konkretnej sytuacji. Po drugie w grę wchodzi to, z jakiej jesteśmy kultury i jak właśnie kultura nam podpowiada, jak powinniśmy się w tej sytuacji zachować, co jest oczywiste, co jest normą właśnie, tak, co jest normą w danej kulturze. Ale też trzeci aspekt, który czasami tam gdzieś nam umyka, po prostu osobowość, tak, że dzieci z Ukrainy i tak samo jak dzieci z Polski są po prostu różne, tak, jeden jest bardziej śmiały, drugi jest mniej śmiały, jeden będzie się lepiej odnajdywał w takiej sytuacji, jeden gorzej. Tak samo jest z sytuacją, tak, tak jak jakoś mnie poruszyło to, co Tatiana mówiła o potrzebach tej uczennicy, którą jakby wyłapałaś i której towarzyszyłaś na początku. Sytuacja tych dzieci też będzie bardzo różna w zależności od tego, kiedy opuściły Ukrainę, czego doświadczyły, jak wyglądała podróż ich do Polski, tak? Czyli każdy z nich będzie miał też inny bagaż doświadczeń w innej sytuacji jakby znalazł się w Polsce. W związku z tym to też jest bardzo ważne, taka wrażliwość na to, tak? To jest w ogóle specyficzna sytuacja dla dzieci, sytuacja migracji, kiedy mówimy o tym, że dzieci tak spotkają się z inną kulturą, bo zazwyczaj to nie jest ich decyzja. Tak? Jeżeli chodzi o dorosłych, to możemy tutaj sobie dyskutować, tak? Że ktoś chciał wyjechać za pracą, nie chciał wyjechać, to była jego decyzja. A jak mówimy o dzieci, młodzieży, no to w większości to jest tak, że dziecko zostało postawione przed taką sytuacją, no już jakby nie mówiąc o tej sytuacji ekstremalnej, w której teraz jesteśmy, kiedy ta migracja jest wymuszona przez działanie wojenne. No i aspekt kultury, który na chwilę chciałabym się troszkę bardziej skupić, tak, który wpływa na to właśnie, co się dzieje, żeby powiedzieć o takich czynnikach właśnie dotyczących różnic kulturowych i jak z tymi trudnościami sobie radzić.
jakbym mogła poprosić następny. Tak. Mhm. I to już to są też rzeczy właśnie, o których Tatiana powiedziała, więc ja będę bardzo krótko je szkicuję. Po pierwsze, to mamy te różnice właśnie kulturowe wynikające z różnic instytucjonalnych, że w każdym z naszych krajów instytucja szkoły działa troszkę inaczej. Nie będę już nawet wchodzić w system, bo to też jest jakaś wiedza, którą my posiadamy, jak działa system edukacji w szkole, ale dla takiego ucznia, który przychodzi do szkoły, najważniejsze jest to, jak działa instytucja. No i właśnie tutaj przykładem, świetnym przykładem jest ten pakiet powitalny, który może po prostu daje dawkę informacji. I jedną rzeczywiście z rzeczy, którą zawsze można robić i która świetnie działa, to jest po prostu informować. Tak? Informować zarówno uczniów i rodziców, żeby oni wiedzieli, jakie są różnice w tych systemach, w instytucjach właśnie. Tak? Czyli dokładnie tym, o czym Tatiana mówiła, nie wiem, gdzie się znajduje stołówka, o której są dzwonki, jakie zgody są potrzebne, żeby wejść do szkoły, kto może odebrać dziecko, w jakich klasach, właśnie, ale też nawet do kogo zgłosić się o pomoc, tak, do co to są w ogóle, ten dziennik elektroniczny, tak, wszystkie takie bardzo praktyczne rzeczy, które mogą sprawiać trudności i na których też właśnie płaszczyźnie mogą pojawiać się jakieś pierwsze nieporozumienia czy konflikty. Mogę sobie tylko wyobrazić strach nauczycielki, która nagle orientuje się, że jej dziecko z klasy po prostu wyszło, jest w trzeciej klasie podstawówki, wyszło do domu, tak, nie mówiąc nikomu i ono nagle znika i go nie ma, kiedy wydawałoby się zupełnie oczywistą sprawą, że musi poczekać na odbiór od rodzica albo zgłosić do kogoś, to on po prostu wychodzi. Więc to są takie różnice indywidualne, które mogą rzeczywiście sprawiać trudność. Drugą rzeczą, tak poszłam odwrotnie w tej prezentacji, to jest ukryty program. Tu nie ma specjalnie zamysłem, nie umieściłam żadnego zdjęcia, bo on jest ukryty. Ten program, czyli też coś, co już trochę padło o tym, że każda szkoła ma swoje pisane różne zasady, ale szkoła to jest cała też środowisko, kultura ukrytych różnych znaczeń, ukrytych zachowań, które nie są spisane, ale każdy wie, że w taki sposób się zachowujemy. Tak? Wchodząc do szkoły, do środowiska szkolnego, uczymy się tych zachowań przez naśladownictwo, przez dostosowanie się i doświadczanie różnych rzeczy. I to są, mogą się rzeczy na takiej zasadzie na przykład hierarchii, tak? Jak jest hierarchia w szkole, ale tego właśnie na przykład kto się może odzywać w jaki sposób, kto może właśnie opuścić szkołę, kto może mieć telefon, kto nie, jakie są strategiczne punkty w szkole, też w sposób, w jaki rozmawiamy ze sobą, jakie przykłady dają nauczyciele, jakie na przykład imiona są używane w, nie wiem, zadaniach matematycznych, tak, że zawsze to jest Kasia i Piotrek, a nigdy nie będzie to Fatima i Aleksiej na przykład. Więc to są wszystkie takie rzeczy, które się dzieją w szkole, nadają znaczenie, ale nie są tak jawne. I to jest też jakiś potencjalny moment do tego, że mogą wynikać trudności, czy może być trudne dla w takim kontakcie właśnie z nową kulturą, z nowym środowiskiem szkolnym, bo muszę się tego nauczyć. No, dochodzi do tego jeszcze właśnie kwestia języka, więc to, co właśnie mówiła Tatiana, że pisanie na przykład różnych rzeczy na wielkich kartkach albo przydzielanie takiego ucznia, który będzie moim przewodnikiem po szkole, który właśnie trochę mi powie takich rzeczy, co tylko uczniowie wiedzą. Nie chcę mówić już o tym, że gdzie się pali, w której łazience, może to nie jest bardzo zdrowe, ale na pewno każdy uczeń to wie gdzieś tam, gdzie się chodzi, jak się chce, nie wiem, opuścić szkołę na przykład, albo więc takie właśnie rzeczy, które nie są wpisane w powitalniku, ale warto wiedzieć, tak? Też tworzą kulturę szkoły. No i trzecia rzecz, którą tak myślę, że jest też bardzo ważna, ale trochę rozszerza tą naszą górę lodową i rozszerza nasze pojęcie tego, jak różnicujemy się w kulturach i jak możemy mówić o kulturach, to są wymiary kultury. Nie będę ich specyficznie omawiać, ale to jest taka rzecz, która bardzo może pomóc w zrozumieniu właśnie różnic między naszymi kulturami, ponieważ mówi wprost o takich 6 wymiarach. To jest teoria stworzona przez pana Gerta Hofstede w latach 60. 70., który został poproszony przez firmę IBM o zrobienie badań, ponieważ firma IBM, która miała swoje siedziby w
w różnych państwach, na świecie, miała bardzo różne wyniki w zależności od tego, w jakim kraju ta fabryka się znajdowała. No i zaczęli się zastanawiać, skąd to wynika, dlaczego jest tak, że w jednym kraju wszystko działa, procedury są dokładnie takie same, dokładnie tak samo, takie same standardy, a nagle się okazuje, że w innej nie. No i właśnie dzięki temu badaniu okazało się, że kultury dzielą się na takich wymiarach, tak? To są takie kontinua, gdzie jesteśmy gdzieś bliżej, dalej tych krańców, albo się zbliżamy do siebie, ale właśnie można mówić o tych różnicach bardzo konkretnie, tak? No i on powiedział o takich 6, czyli o dystansie do władzy, o pobłażaniu, czy w ogóle o podążaniu za swoimi potrzebami. To jest pobłażanie, to jest bardziej takie podążanie w kulturze za swoimi potrzebami, dostrzeganie potrzeb, a nie wykonywanie różnych czynności. Orientacja długo- czy krótkodystansowa, unikanie niepewności, jak się czujemy w sytuacjach niepewnych, nowych, nieznanych. Męskość i kobiecość, najbardziej pewnie taki trudny do uchwycenia i kontrowersyjny, no i indywidualizm versus kolektywizm. I na kolejnym slajdzie przygotowałam takie porównanie między właśnie kulturą ukraińską a polską, właśnie biorąc pod uwagę te wymiary kultury Gerta Hofstede, czyli taki naprawdę esencja tego, jak spotykają się te dwie góry. I to, co się na górze tak oddala od siebie, to są te wymiary, na których się najbardziej różnimy. I to jest na przykład orientacja właśnie długo- czy krótkodystansowa. W Ukrainie bardzo duża potrzeba planowania, patrzenia w przyszłość, a Polska preferuje oglądanie się w przeszłość, celebrowanie tego, co było, skupianie się na historii na przykład, tak? W podejściu takim kolektywistycznym, indywidualistycznym troszkę się do siebie zbliżamy, ale nadal bardzo, bardzo mało. W Ukrainie właśnie podejście kolektywistyczne, poczucie przynależności do grupy, to, że my jesteśmy ważni, że robimy coś wspólnie, a w Polsce już bardziej rywalizacja, potrzeby indywidualne, pragnienia i zadania moje indywidualne są najważniejsze, chcę je realizować. Większy nacisk na zadanie, rywalizację i sukces, a w Ukrainie większą dbałość o relacje, pomoc i stosunki międzyludzkie. To ten wymiar kobieco-męski, kobiecość-męskość. No i mamy jeszcze dystans do władzy, gdzie się już zaczynamy mocno zbliżać, chociaż jest taka mocna różnica w tym, że w Ukrainie zdecydowanie podejście do władzy ważna jest hierarchia właśnie, tak? Czyli hierarchia jest bardzo, bardzo przestrzegana, to jest bardzo ważne, a w Polsce trochę jesteśmy na środku tego wymiaru, czyli nie ma takiego bardzo dużego znaczenia i myślę, że to świetnie pokazuje to, że jednocześnie jak spotkamy kogoś sławnego na ulicy, to zrobi na nas to wrażenie, ale walczymy z systemem, tak? Czyli jakoś się mocno nie skupiamy na tym, że władza jest dla nas taka mega ważna. No i taka cecha wspólna, którą mamy, którą jesteśmy bardzo blisko w tym wymiarze ze sobą, Polska z Ukrainą, to jest unikanie niepewności. Tak, czyli mamy bardzo ważne przywiązanie do zasad, procedur i praw. Lubimy sytuacje jasne, w których wiemy, jak się zachowywać. Tak, wolimy właśnie sytuacje pewne. Na kolejnym slajdzie to jest taki już dla, że tak powiem, zapaleńców i tych, co lubią tabelki i lubią, no to jest dokładnie to samo, tylko pokazane w tym. Widzimy właśnie unikanie niepewności, gdzie mamy wspólny wynik bardzo bliski sobie. Widzimy tutaj dystans do władzy, który jest różnicą, największa różnica właśnie w orientacji długodystansowej i krótkodystansowej, gdzie mamy bardzo różne wyniki. I to jest coś takiego właśnie, co daje taki bardzo fajny ogląd na to, że no, to są te momenty, gdzie się różnimy i może być właśnie tak, że się okaże, że jest nam ciężej albo jest na początku musimy się nauczyć tych rzeczy, tak, o sobie nawzajem. No ale są też taką bardzo, bardzo ciekawym, wydaje mi się ciekawym poglądem, znaczy ciekawą wizją tego, że mimo właśnie wydaje się, że nam blisko do siebie i część historii mamy wspólnej, to jednak właśnie mocno się między sobą różnimy w różnych tutaj aspektach kulturowych.
Jacku, do ciebie pytanie, jak ty patrzysz na te wyzwania kulturowe właśnie z perspektywy swoich doświadczeń i pracy z uczniami, uczennicami w twojej szkole, na ile też ta koncepcja, o której Malina opowiadała, jakoś rezonuje właśnie w odniesieniu do tych twoich doświadczeń? Tak, znaczy generalnie pierwsze działanie, jakie podjęliśmy, wiedząc o tej sytuacji, jaka nastąpiła na świecie, tak i z falą uchodźców, która będzie, to były działania takie związane z prowadzeniem takich lekcji poświęconych bieżącej sytuacji, przygotowaniem uczniów na to, co nastąpi. W szkole też powstał zespół, którego zadaniem było koordynacja działań związanych z pomocą dla Ukrainy. Organizowaliśmy wiele różnych wydarzeń, między innymi też był koncert, tak żeby tych naszych uczniów przygotować na tych gości, którzy przybyli. Było dla nas bardzo ważne, aby tutaj zadbać o poczucie bezpieczeństwa i zabezpieczenie takich podstawowych potrzeb tych nowych uczniów i ich rodzin. Dla każdego ucznia dochodzącego do klasy jest to szczególnie trudny moment, a szczególnie, gdy jest taka grupa już ukształtowana, każdy zna z niej swoje miejsce. W tym wypadku, gdy mamy jeszcze takie bariery językowe, tak, problem z komunikacją, z dogadaniem się, różne potrzeby uczniów, systemy wartości, postawy, troszeczkę moim zdaniem zdecydowanie łatwiej, szybciej przebiega taki proces adaptacji, jeżeli do szkoły, do klasy przychodzi jeden czy dwoje uczniów, a inaczej trochę ta sytuacja przebiega, gdy w klasie pojawia się pięcioro uczniów. U mnie to były akurat cztery dziewczyny i jeden chłopiec. Z chłopakami to jest proces adaptacji troszeczkę inaczej przebiega, oni mają inne potrzeby i zainteresowania, więc tu nie było problemu. Szczególnie właśnie ważna jest obserwacja funkcjonowania uczniów w klasie, poznania tu ich zainteresowań, mocnych stron, skupianie się na tym, co jest wspólne dla wszystkich uczniów. Po pierwszej takiej fali ekscytacji i przyjęcia zaczęły się pojawiać takie pierwsze problemy. Wiadomo, piątka nowych uczniów zmienia troszeczkę podejście nauczycieli do pracy i organizację prowadzenia lekcji, więc to też powoduje jakieś takie tarcia i konflikty. Tym bardziej, że na przykład uczniowie na początku jeszcze nie mieliśmy asystenta w klasie, więc ta bariera komunikacyjna była dosyć duża. Uczniowie mogli korzystać z telefonów w celu tłumaczenia głównie, ale wiadomo, jak to jest przy takiej dużej grupie. Czasami te telefony były też wykorzystywane nie tyle w celach edukacyjnych, ale bardziej rozrywkowych. Dlatego pojawiły się takie konflikty, gdzie nasi uczniowie, tak, mieli poczucie, że są mniej, poświęcaliśmy się troszeczkę mniej uwagi, są mniej zaopiekowani, takie poczucie niesprawiedliwości, ale to indywidualne rozmowy i konsekwentne przestrzeganie zasad przez wszystkich nauczycieli pozwoliło te problemy zażegnać. Mamy świadomość, że konflikt stanowi naturalną część życia społecznego i naszym zadaniem jako szkoły jest przygotowanie młodą osobę do radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami. Tak? Dlatego tu ważna jest obserwacja relacji i dynamiki, jaka pojawia się w klasie. Ja osobiście staram się w miarę możliwości umożliwiać dzieciom samodzielne rozwiązywanie konfliktów. Jednak tutaj te bariery komunikacyjne, błędy w odczytywaniu komunikatów nadawcy, tak, domysły, jakieś własne interpretacje doprowadziły do kumulacji, szczególnie tu między dziewczynami, bo niby każda inna z różnych rejonów przyjechały, ale jednak bardzo szybko ta sytuacja, w jakiej się znalazły, tak spowodowały, że jednak dziewczyny się zgrały i to też stanowiło troszeczkę takie zagrożenie dla tych naszych dziewczyn, które czuły tutaj swoją niepewność. No i te bariery komunikacyjne tak powodowały, tu nasilały się do różnych problemów. W związku z tym, gdy uczniowie już nie byli w stanie sami rozstrzygnąć pojawiających się między nimi napięć i aby uniemożliwić tu eskalację różnych konfliktów, to zorganizowaliśmy mediację.
Organizacyjnie było to trochę trudno, bo mówię, na początku nie mieliśmy asystenta, który by pomógł w tłumaczeniu, bo uczniowie, którzy przybyli, to bardzo słabo albo w ogóle nie mówili po polsku. I ta chęć nauki też u nich jest różna. Jedni trochę bardziej chcą się tego języka nauczyć, inni trochę mniej z uwagi, że czują się tutaj tymczasowo, tak, że za chwilę stąd wyjadą. Więc skorzystaliśmy z pomocy pani która obecnie pracowała w świetlicy, a i bardzo dobrze znała język ukraiński, także pomogła tutaj w tłumaczeniu i pomogła zrozumieć konflikt obu stronom, jak to wygląda z jednej i z drugiej strony. Też takie dla mnie doświadczenie było, że nasi uczniowie, jak idą do pedagoga na rozmowę, to nie traktują to jako, że zrobili coś złego, tak, tylko że im się próbuje pomóc i rozwiązać dane sytuacje. A tutaj u uczniów właśnie ukraińskich była taka od razu myśl, że zrobili coś złego, tak, i chce się u nich jakieś konsekwencje wyciągać. Więc no, obie grupy, bo to chodziło głównie o dziewczyny, miały możliwość wyrazić swoje potrzeby, oczekiwania i odpowiedzieć, gdzie czują, że naruszane są ich prawa. Pozwoliło to obniżyć poziom negatywnych emocji i polubownie rozwiązać konflikty oraz wypracować pewne zasady współpracy. Także te działania pozwoliły wyjść obu grupom z twarzą. Mówię, na tyle były owocne, że dziewczyny właśnie poczuły się takie docenione, dowartościowane i ustaliły, że bardzo chętnie by chciały się spotykać raz na dwa tygodnie z panią pedagog, żeby porozmawiać o swoich problemach. I do tej chwili się spotykają, więc myślę, że rozwiązaliśmy jakieś te problemy, które się pojawiały. Dziękuję Ci, Jacku. Też odwołałeś się do wielu kwestii, które właśnie trochę na tych modelach były pokazywane, jeśli chodzi o same te różnice kulturowe, o właśnie nieporozumienia z tego wynikające, częściowo językowe, ale też pokazane właśnie na tych trzech wymiarach kontaktu międzykulturowego. Znaczy, że to też czasem jest kultura, ale też ma znaczenie i osobowość, i sytuacja, i że też te konteksty warto uwzględniać przy analizowaniu tych trudnych sytuacji. Dzięki też za te przykłady. O te różnice kulturowe jeszcze podpytałabym Ciebie, Alino, gdybyś powiedziała, jak to wygląda z Twojej perspektywy, też w Twojej szkole i w pracy z uczniami i uczennicami. Czytam wypowiedzi na czacie, więc może trochę zacznę z innej strony. Indywidualizm i współpraca, współdziałanie. Widzę, że dla niektórych to też wygląda może niekoniecznie dobrze, że ta rywalizacja, konkurencja jest raczej odbierana pozytywnie. Tak jak powiedziałam na początku, pochodzę z Litwy, tak? Odzyskaliśmy niepodległość dużo lat temu. Uwierzcie mi, że w szkołach litewskich i polskich na Litwie przez wiele lat przez specjalistów z innych krajów, przede wszystkim ze Szwajcarii, nauczyciele byli szkoleni właśnie z umiejętności organizacji zajęć, gdzie współpraca i współdziałanie było podstawą. Czyli to jest bardzo ważna umiejętność, sądzę, w współczesnym świecie i umiejętność pracy w grupie to jest duży plus. To może tak odnosząc się do tych Państwa wypowiedzi. Jeszcze jedną ważną rzecz zauważyłam, właśnie ta równość i sprawiedliwość, którą zauważacie, tak, że dzieci polskie mogą czuć się jakoś inaczej, gorzej traktowane, dlatego że mają dużo obcokrajowców w klasie. I tu chciałabym podkreślić, że chyba najważniejsze jest takie określenie podstawowych reguł i zasad obowiązujących na zajęciach, na lekcjach, w szkole, tak? Bo dopiero wtedy można będzie uporządkować te relacje tak, że w klasie, w szkole panuje
równość szans, czyli pewne rzeczy, nie wiem, punktualne, szacunek do innych, tak? Nie naśmiewamy się z innych, słuchamy, jak ktoś mówi, czyli takie podstawowe rzeczy są takie same. Jednak nie możemy wymagać na przykład od ucznia, który przyjechał, nie wiem, do Polski 3 tygodnie temu, żeby odpowiadał z geografii na poziomie C2, jak jest na poziomie językowym A0. Bo mówię po litewsku, to czasami z dziećmi robię taki eksperyment, mówię przez, nie wiem, 4 minuty po litewsku i pytam, jak się czujecie? Tak się czują osoby, które przyjeżdżają do Polski, tak? Muszę też tu powiedzieć, że w mojej szkole, no może jest już ta sytuacja, że tak powiem, przeżyta, tak? Myśmy zaczęli dawno. Szkoła znajduje się w takim rejonie, gdzie mieszkania są dosyć tanie, więc sporo obcokrajowców mieliśmy 2-3 lata temu. Jestem wicedyrektorem mówiącym po rosyjsku, rozumiem po białorusku i po ukraińsku. No, że tak powiem, dogadam się, tak? Więc te osoby, które przychodzą z dziećmi, na początku mają bardzo komfortową sytuację. Od września mamy też pomoc nauczyciela, a pomocą nauczyciela jest nauczycielka, jest rusycystka, czyli Polka mówiąca po rosyjsku i po polsku, więc to jest osoba, która z dziećmi bywa podczas lekcji. Więc raczej rzadkie są sytuacje, że osoba, nie wiem, telefon wykorzystuje po to, żeby sprawdzać posty na Instagramie, bo w tym czasie po prostu jest obserwowana przez inną osobę. Pani Renatko podchodzi, tłumaczy coś, wyjaśnia, więc takie opcje raczej nie zdarzają się. Jednak powiem, że łatwo nie jest i nie będzie. Dostosowania, prawda, przygotowanie kart pracy, całkiem inaczej pracujemy, całkiem inaczej przygotowujemy się do lekcji. To oczywiście bardzo obciąża nauczycieli. I zgadzam się z panią, która napisała, że cały czas nauczyciel tak się czuje, że od niego wymaga, ale przypomnijmy swoich nauczycieli. Powiedzcie, czy państwo wybraliście zawód dlatego, że kochaliście matematykę, fizykę, nie wiem, czy historię, czy po prostu pani była świetna? Bo ja na przykład miałam 5 z góry do dołu, a wybrałam rusycystykę, bo miałam bardzo dobrą nauczycielkę. Tak to jest. Więc nauczyciel nie tylko uczy, wychowuje, służy wzorem. Tak to jest. Nauczyciel dziś powinien być świadomy, że jest kulturowo już jakoś tam ukształtowany. Tak? Pewne rzeczy, które może widzi, spotyka, na przykład niekoniecznie mu pasuje, ale będąc w klasie jest fachowcem, tak? Więc musi rozumieć, że jego kultura wpływa po prostu na relacje z uczniami. Jak wprowadzam dziecko do klasy i mówię, że od dziś macie nowego ucznia, bo jest klasa poinformowana kilka dni przedtem, wychowawca już miał z nimi rozmowę na ten temat. W klasie już są 2-3 osoby, nasi tłumacze, które pomogą na przykład wejść w system szkolny Polski, ale ten pierwszy moment, jak dziecko wchodzi, z różnym doświadczeniem, tak, bo charakter pobytu jest zawsze inny, tak, bo ktoś już siedział, nie wiem, 2 tygodnie w piwnicy i może opowiadać po prostu o tym, jak wygląda, nie wiem, atak bombowy, a ktoś przyjechał tu, nie wiem, już spokojnie, bardziej spokojnej, że tak powiem, sytuacji z zachodniej Ukrainy, to są całkiem różne sytuacje, ale wchodzi dziecko do klasy. Widzi nauczyciela, widzi uśmiech. Na przykład wprowadzam dziecko do drugiej klasy, raptem jest wianuszek innych dzieci. Cześć, jestem Maciek, jestem Gabrysie, skąd jesteś, zobacz co tu mam, co ci pokażę. Po prostu nagrywać i się dzielić na Facebooku, jak to wygląda. Ale tak teraz u nas to wygląda. Chociaż były też inne czasy. Jestem bardzo daleka od pouczania kogoś, bo każde dziecko ma swoją historię. Każdy człowiek dorosły też ma swoją historię. Ale sądzę, że tu najważniejsze jest po prostu odrobina życzliwości, empatii. Wszystkie dzieci nasze są i będzie dobrze. Dziękuję, Alino. Kwestia tej życzliwości i empatii też pojawiała się na czacie, więc też widzę, że Państwo także na to zwracają uwagę. Dziękuję też za podkreślenie tej kwestii takiej świadomości kulturowej i tego, że też każda z nas jest ukształtowany
kulturowo i to też ma znaczenie, oczywiście wpływ na to, w jaki sposób wchodzimy w te relacje i w jaki sposób nasza obecność też wpływa na całą kulturę, pracę szkoły, czy jak ona jest tworzona. Zanim przejdziemy jeszcze do kwestii związanych z szokiem kulturowym, bo także te kwestie chcieliśmy z Państwem poruszyć, to jeszcze prośba o komentarz, Malino, do tego rysunku też w kontekście tego tematu, którym się dzisiaj zajmujemy. Tak, to zaraz robię komentarz oczywiście, ale też w międzyczasie chciałam wrzucić Państwu taki dokument, wrzucam na czat tutaj, rekomendacje, które zostały stworzone dla naszego Ministerstwa Edukacji na samym początku, jak wybuchła wojna, dotyczące właśnie tego, jak postępować z dziećmi z Ukrainy, które przyjdą do nas, do naszych szkół. Polecam sobie go przejrzeć, on jest bardzo ciekawy, ale chciałam takim, jakby trochę zarezonował bardzo we mnie ten głos Aliny, chciałam go podtrzymać, ale powiedzieć, że z tego raportu też wynika, że wszystkie kraje, które miały podobną sytuację z migrantami, z uchodźcami i przyjmowały dzieci do szkół, nie ma żadnego takiego kraju, który poradziłby sobie w tej sytuacji w 100%. Że żaden z tych systemów, który powstał, nie poradził sobie z tą sytuacją idealnie, ale właśnie to, o czym mówią uczniowie, którzy na przykład właśnie byli przyjmowani do szkół w Niemczech na przykład, czy w Szwecji, to mówią to, że pamiętają właśnie swoich nauczycieli, tak? Czyli pamiętają serce, które ktoś im okazał, czy pojedyncze osoby, tak? Że może system zawiódł, tak? Że może szkoły nie były przygotowane, też umówmy się, nie było nigdy w historii takiej sytuacji, z którą my się teraz znajdujemy, taka ilość uchodźców w ciągu tak krótkiego czasu nie przybyła do żadnego kraju i taka ilość uczniów nie zasiliła szkół. W związku z tym to też jest bardzo ciekawe właśnie, tak? Że właśnie oni, że system może zawieść i że może ta instytucja nie opiera się na jakichś niesamowitych rozwiązaniach, ale właśnie pamięta się nauczyciela, pamięta się osobę, która zadbała o mnie, która ze mną rozmawiała, która poświęciła mi czas i właśnie była dla mnie życzliwa. Więc to tak jakby z takim, to taki pean jest na Państwa cześć, tak? Tych, którzy już działacie, ale też tych, którzy są na dzisiejszym spotkaniu i chcą działać, tak? I chcą właśnie, ta sytuacja ich dotyka, przejmuje. I więc to dla Was, że tak powiem, chylę czoło, tak? Przed tym właśnie Waszą chęcią do tego, żeby rozmawiać, być życzliwym właśnie i działać. A ten rysunek rzeczywiście jest taką ilustracją, jeszcze proszę z powrotem, bo coś się nam przemieniło. Jest taką ilustracją trochę tego, jak rozbawiać może też warto go pokazać na przykład i rozmawiać z dziećmi z dwóch stron, co właśnie jest równością, co jest sprawiedliwością i jak powinniśmy postępować w takiej sytuacji, kiedy nie każdy ma takie same potrzeby. No to ten rysunek dokładnie to ilustruje, tak? Że mamy, jeżeli dalejemy porówno, to okazuje się, no, że właśnie niektórzy nie dadzą rady, tak? Niektórzy nie będą mieli dostępu do rozrywki tu akurat, tak, do meczu, ale właśnie jeżeli będziemy dawać porówno, będziemy wszystkim zabraniać komórek, będziemy wszystkich traktować porówno, może się okazać, że ktoś po prostu nie skorzysta z tego. W związku z tym warto może właśnie rozmawiać o tym, żeby traktować, że musimy w tej sytuacji trochę wszyscy traktować siebie według potrzeb, tak, jakie mamy potrzeby, a nie według tego, jakby było porówno, bo ta sytuacja jest bardzo specyficzna i bardzo, bardzo trudne dla obu stron, ale nadal zachęcam do tego, żeby to patrzeć na dwie strony właśnie, tak, żeby nie było tylko skupianie się na przyjeżdżających, ale też na goszczących, tak, oni też mają potrzeby i też muszą powiedzieć, że ich potrzeby też są tutaj ważne i zaspokajane. No dobrze, to taki trochę na gorąco taki komentarz do tego, co było powiedziane, co mnie też poruszyło i teraz szybciutko przejdę do tego, jakie wyzwania i trudności mogą wynikać z procesu związanego z szokiem kulturowym. Tutaj dałam taki obrazek z Asterixa i Obelixa, pewnie znany Wam jest ten,
ten cytat, że Obelix za każdym razem, jak widzi Rzymian i tego, jak oni się zachowują, to mówi, ale głupi ci Rzymianie. To tutaj akurat wybrałam taki trochę mniej może drastyczny, powariowali ci Rzymianie. I tak właśnie wygląda ten szok kulturowy, ale zaraz opowiem o tym, bo to nie jest tylko jedna rzecz, tylko opowiem o tym, jak cały proces wygląda. Bo mówimy o procesie adaptacji do innej kultury. Jest to taki proces, który każda osoba, która wyjeżdża za granicę, no może nie taka co na wakacje, ale jak jest nawet 2 miesiące, 3 miesiące, wyjeżdża z różnych powodów, przeżywa. No i jak każda teoria ma oczywiście swoje fazy, jest podzielona na fazy i to jest taki model tej teorii klasyczny, tak? Czyli zaczynamy od tego, że szykujemy się do wyjazdu, prawdopodobnie podejmujemy decyzję, że chcemy wyjechać sami, w związku z tym zaczynamy od takiej fazy, którą twórca tej teorii pan Lysgard nazwał miesiącem miodowym. Tak, przyjeżdżamy do nowego kraju, do nowej kultury, wszystko jest fascynujące, wszystko jest nowe, wszystko jest ciekawe, chcemy spróbować wszystkich potraw, obejrzeć wszystkie nowe miejsca, wszystko jest takie zabawne i wszystko nas raduje. No ale ten, jak to zazwyczaj bywa, miesiąc miodowy się kończy i wchodzimy do taką fazę konfrontacji. I ta faza konfrontacji to jest taka faza, kiedy ja zaczynam się czuć nieadekwatnie do sytuacji, tak? Nie śmieję się z żartów, bo ich nie rozumiem. Nie umiem się zachować w danej sytuacji. Ja się czuję, że nie pasuję do tej całej sytuacji. Jestem zmęczony tym wszystkim, ale właśnie mam poczucie, że wszystko, co robię, to w ogóle jest jakiś błąd tutaj, tak? Ponieważ nie rozumiem, co się dzieje, nie do końca znam język. Nie znam tych skryptów, według których się zachowują osoby w tej kulturze. No i kolejną fazą jest właśnie taki typowy szok kulturowy, czy stres kulturowy, ponieważ on zazwyczaj jest długotrwały, czyli to jest dokładnie ten cytat z Obelixa, jak głupi ci Rzymianie, ponieważ ten kierunek tej trudności, kierunek tej trudności z adaptacją zmienia się ze mnie, że ja popełniam błędy w tą drugą kulturę, czyli zaczynam dostrzegać, że ta kultura jest dziwna, że już nie mogę słuchać więcej tego szeleszczącego polskiego, wszystko jest takie szeleszczące i straszne. Ile można jeść kanapek, ciągle kanapki albo kiełbasa, że zaczynam dostrzegać to, że ta kultura nie jest wcale taka fajna i tęsknię za domu tak naprawdę, tak? Tęsknię za taką sytuacją, kiedy wszystko będzie jasne, proste, przewidywalne, to będą moje smaki, moje rzeczy. Tutaj jeżeli chodzi o uczniów, to może to być naprawdę taka po prostu takie tęsknota za domem i taka osowiałość też, tak? W takim sensie, że tutaj jak opowiadam o tym studentom Erasmusa, to oni często tutaj mówią o tym, że tutaj jest taka faza, zaczynamy dużo pić, no ale tutaj jest tak, że właśnie sytuacja szkolna, że może ktoś być właśnie taki, że nie chce już słuchać tego polskiego, nie chce już brać w niczym udziału, bo tego jest za dużo, tak? To mnie przytłacza, jestem tym zmęczony zwyczajnie. No ale jak w każdej sytuacji, kiedy jesteśmy w jakimś procesie, przechodzimy do następnej fazy, czyli do fazy stabilizacji, że zaczynam już trochę więcej rozumieć, zaczynam trochę więcej wybierać sobie tych zachowań, tak? Chcę zachować jakieś zachowania ze swojej kultury, to czuję się wtedy w nich bezpiecznie, ale mam też takie, które podobają mi się z nowej i chcę je włączyć do swojego życia. No i kolejna faza, taka rzadko osiągalna, ale na pewno myślę, że na przykład może Alina czy Tatiana mogłyby nam o niej opowiedzieć, kiedy właśnie stajesz się dwukulturowy, kiedy znasz język na tyle dobrze, tak długo jesteś w danej kulturze, że jesteś w stanie właśnie mówić o sobie, że i w jednej, i w drugiej kulturze czujesz się dobrze, tak? Możesz sobie właśnie wybierać tą sytuację. No i na następnym slajdzie pokazałam, jak to może wyglądać w sytuacji, ponieważ to był taki model, właśnie mówię, klasyczny, a to jest taki model, który może, jak może wyglądać u uczniów, którzy przyjeżdżają właśnie po pierwsze nie z własnej woli, ale przyjeżdżają z jakiejś trudnej sytuacji i są nagle wrzucani trochę w taką właśnie nową rzeczywistość. Może być tak, że ten proces przebiega zupełnie inaczej.
No, narysowałam go w taki sposób, akurat może on zataczać więcej tych, może się z tego zrobić sinusoida bardziej, ale może być tak, że on się zacznie od szoku kulturowego, może się zacząć od tego, że ja nie chcę tu być, to jest wszystko dziwne, ten język jest okropny, ja niczego nie rozumiem, szkoła jest bez sensu zorganizowana, nie mogę sam z niej wyjść, nie mogę mieć komórki, inaczej się ubierają wszyscy i słuchają innej muzyki, a może być tak, że ktoś przyjechał z takiej sytuacji, takiej trudnej, że może się zacząć też od miesiąca miodowego, tak? W takim sensie, że to może być bardzo różnie, ale warto o tym gdzieś z tyłu głowy zawsze pamiętać, że to jest proces, tak? Że to jest proces i że przyjazd do nowego miejsca, do nowej kultury właśnie może się już omówić, jakby może się tak zmieniać i może tak mieć znaczenie w tym, jak funkcjonuje, tak? Że to jest jakby bycie cały czas w procesie zmiany i w procesie przystosowywania się do nowej sytuacji. Jedyne, co jeszcze chcę powiedzieć tutaj, to to, że bo mam takie wrażenie, że często słyszę od nauczycieli, nauczycielek o tym, że część osób właśnie cały czas mówi o tym, że chce wrócić, tak? Że ten powrót gdzieś, że ten powrót jest gdzieś w zasięgu ręki, ale jednocześnie też chciałam powiedzieć, że jest coś takiego jak powrotny szok kulturowy, czyli readaptacja. Warto też może czasem o tym mówić, jeżeli ktoś się szykuje do powrotu, bo to jest taka rzecz, na którą bardzo czekamy po powrocie z innego kraju, ale często okazuje się, że nas ta sytuacja też rozczarowuje w jakiś sposób, że może być tak, że ja już to doświadczenie bycia tutaj jakiś czas, nawet jeżeli to są 3 miesiące, mógł mnie zmienić. Zaszły zmiany we mnie, zaszły już zmiany w naszych relacjach. Tutaj dałam taki obrazek właśnie z komiksu Marjane Satrapi pod tytułem Persepolis. Bardzo polecam film. Właśnie on bardzo świetnie pokazuje o tym, jak działa taki proces adaptacji, a komiks pokazuje dużo, dużo więcej. No właśnie taki przykład na to, że ona spotyka się ze swoim ojcem po powrocie z Austrii po 6 latach i właśnie mówi, kurczę, wiedziałam, że urosłam, ale dopiero kiedy znalazłam się w ramionach ojca, pojęłam to w pełni. Tak? Dawniej wydawał mi się taki olbrzymi, a teraz byliśmy już równi. Wszystko się zmienia, tak? Ja się zmieniam, a zmieniają się też osoby, które są na miejscu. I chcę wrócić do tego swojego zwykłego, przewidywalnego świata, a może on już nie jest taki sam. No, szczególnie tak mogę sobie tylko wyobrazić tą sytuację, kiedy wracam na przykład do miasta, które było odbite na przykład, tak, w wojnie, tak? To jest jakby też no, już zupełnie jakaś taka ekstremalna sytuacja, ale bardzo realna w wykonaniu tego, co się może zadziać jakby w życiu naszych uczniów, waszych uczniów, tak, i uczennic. Więc też z taką uważnością na to, że jak ktoś chce wracać, też może mieć właśnie taką uważność na to, że warto porozmawiać o tym, czy jesteś na to gotowy, co tam się może dziać. Bo wiem, że też jest tak, że część osób po prostu czeka na to, żeby wrócić, tak, że też na przykład się nie angażuje, a część, jak mówicie, część może nie ma planu, no, tak, są tacy zawieszeni trochę, tak, trochę dlatego może nie chcą się angażować na przykład, tak, jest trudniej im dojść do tej fazy na przykład stabilizacji, po takim wprowadzeniu. Dziękuję, Malino. Tatiano? Tak, mogłabym coś dołożyć do tej sytuacji, to rzeczywiście jest prawda, bo czasami bywa tak, że rodzic mówi nie, zostajemy, ale dzieciak bardzo chce wrócić i to też wynika problem, że bunt taki dzieci mają bunt przede wszystkim w szkole, z nauczycielami, w środowisku w swoim własnym. To też jest takie sytuacje naprawdę przeróżne, bo ja to widzę na co dzień, nawet jak dzieci śmieją się, szczególnie chłopcy, rozmawiają, bawią się, a w chwili ciszy widzę, a ich tematem ich rozmowy jest wojna. Chociaż po nich tego nie widać, że są uśmiechnięci, a gdzieś w głowach cały czas to siedzi. Bardzo dużo dzieci chce wrócić, ale rodzice nie chcą. To też jest ogromny problem.
Dziękuję, dziękuję Tatiana też, że o tym powiedziałaś. Myślę, że to jest też bardzo ważne w takiej perspektywie przyglądania się, na jakim etapie są nasze klasy, są uczniowie, uczennice, którzy też mogą po prostu każda z nich być na innym etapie tego procesu, tego szoku kulturowego. I to też bardzo mocno może wpływać na to, co się dzieje w klasie, na to, jak wyglądają te relacje i z jakimi wyzwaniami w związku z tym też muszą się Państwo mierzyć w tych poszczególnych klasach. To też ma znaczenie w takiej perspektywie projektowania różnych działań na potrzeby klasy i potencjalnie też podejmowania takich inicjatyw, które mogą właśnie mieć znaczenie włączające albo takie działania, które właśnie będą na jakiś moment może też wstrzymywały takie działania właśnie po to, żeby nie ingerować w jakiś proces, który się toczy, albo dać po prostu uczniowi, uczennicy trochę więcej czasu na oswojenie się z daną sytuacją. Chciałabym, żebyśmy jeszcze zdążyli powiedzieć kilka słów o właśnie tych działaniach na rzecz integracji, także w tym momencie jeszcze na zakończenie roku szkolnego i tego, co może wy planujecie i chcecie zrobić, a może też chcecie podzielić się tymi doświadczeniami, które do tej pory miały miejsce. Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to prośba o też odniesienie się do tego rysunku Malino, bo myślę, że to też jest jakiś ciekawy trop do takiej analizy właśnie tego, czym może być włączanie i jak można to zapewnić i też dlaczego to jest ważne. Tak, to jako takie już podsumowanie do tego, czego zachęcam, to mnie to bardzo zainspirowało taka metafora mówienia o edukacji włączającej jako o grze w kręgle. Jeżeli chodzi o właśnie o to, jak kierować swoją uwagę, ale też jak do jakiej grupy mówić i na kim się skupiać. W kręglach jest tak, że jeżeli rzucimy bardzo mocno w sam środek, to bardzo dużo prawdopodobieństwa tego, że trafimy tylko w środkowe kręgle i zostanie nam taka sytuacja jak na drugim obrazku, czyli tak zwany split. Czyli zostaną nam te skrajne kręgle, które bardzo trudno jest wtedy do nich trafić. Tak? Prawdopodobieństwo, że się je strąci, jest bardzo małe. Zazwyczaj ta kula gdzieś przelatuje. Trzeba być naprawdę ekspertem w grze w kręgle. I to właśnie ma obrazować trochę, czym mogłaby i czym powinna być edukacja włączająca, czyli taka edukacja, gdzie nie mówimy tylko do środkowej grupy, czyli do tej grupy takiej jakby uczniów, czy tak, no, uczniów, osób, które mają wszystkie potrzeby zapewnione i które wiemy, że sobie poradzą, tylko żeby mówić do skrajnych, tak, mówić do tych skrajnych kręgli, tak, czyli do osób, które może potrzebują czegoś innego, żeby zrozumieć przekaz, albo żeby może wziąć udział w zadaniu, że mają trochę inne wyzwania. I że właśnie w chwili okazuje się z badań, które zrobiła właśnie taka Shelley Moore na Uniwersytecie Columbia, i ona mówi o tym, że z badań wynika, że nawet jeżeli mówimy do tak zwanych grup defaworyzowanych, tak, czyli mówimy do dzieci, które ze specjalnymi potrzebami, do młodzieży, kierujemy jakby temat lekcji, sposób prezentacji, bo to nie chodzi tylko o to, o czym mówimy, ale też w jaki sposób staramy się ich zaangażować, że na różne zmysły działamy w różny sposób, to każdy z tej sytuacji coś wynosi. Tak, że to jest właśnie sytuacja, kiedy każdy się uczy i właśnie chyba nawet jeżeli to jest tylko na przykład nowy sposób zaprezentowania czegoś, tak, czy nowy sposób rozwiązania zadania, to jest zawsze uczące. A my często o tym zapominamy, tak? Wydaje nam się właśnie, że no to tak jak nie wiem, ucznia nie ma długo w klasie i ma jakieś zaległości, to się mówi do tych, co byli i mówi się tak, no wiadomo, nie można się tak każdego zatrzymywać, ale jednak
jest coś w tym, że właśnie można spróbować włączać bardziej te osoby, które są właśnie z tych takich krańców, tak? Czyli są jakąś mniejszością w klasie, potrzebują troszkę czegoś innego. I to daje takiego, taki przykład, jako taką inspirację do tego właśnie, żeby próbować nowych rzeczy. Żeby właśnie, dlaczego nie zrobić całego dnia, kiedy nie mówimy po polsku, tylko na przykład właśnie mówimy po angielsku. Tak? Większość ludzi, większość młodzieży zna ten język. Albo na przykład robimy, jakby robimy jeden dzień na przykład w klasie, gdzie w ogóle nie używamy języka. Tak? Staramy się używać takich sposobów i takich, tak, że w ogóle nie będziemy ze sobą się komunikować z językiem, komunikują się w każdy inny sposób. Takie rzeczy, które nie tylko pokazywanie i wyświetlanie, ale na przykład coś zrobić z muzyką, tak? Czy zaprezentować w sposób dramowy coś, tak? W taki zupełnie inny sposób, który może uruchomić inne zasoby, inne rzeczy, może też powiedzieć w inny sposób do uczniów. Więc do tego bardzo serdecznie zachęcamy, tak? Właśnie, żeby trochę wychodzić poza rzeczy znane i próbować czegoś nowego. Dziękuję też za przybliżenie tej koncepcji. Zachęcam serdecznie do tego, żeby też obejrzeć filmik na YouTubie, gdzie jest też ta koncepcja właśnie trochę szerzej, chociaż nadal dosyć krótko i zwięźle opisana. No i pytanie jeszcze do Was, Tatiano, Alino i Jacku. Jakie są Wasze właśnie sposoby na integrację, na włączanie? Tatiano, może zaczniemy od Ciebie. No, pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, co zrobiła nasza szkoła, co my zrobiliśmy, jak zaczęły przyjeżdżać do nas dzieci po 24 lutym, zrobiliśmy taki wieczór integracyjny. Zaprosiliśmy wszystkich dzieci, obcokrajowców ze szkoły, на таку імпрезу спортово, не помню, що спортово, було дуже забав, було місце, де кончик пластичний, був кончик яких майстровичий, що дітям мог знати собі заняття в різних дідинах. І то, направда, поскуткувало, бо те діти, які вже знали язик польський і прийшли на то споткання, були такими амбасадорами на тим спотканні. Вони тлумачили, вони допомагали. По закінченню споткання вони тих дітей, що не знали нашої школи, взяли за ренці, припроводили по цілій школі, витлумачили, де є то, де є там то, де є столовка, де є co się znajduje. Naprawdę to jest był strzał w dziesiątkę i przecudownie się bawiły i uważam, że chcieliśmy zrobić cykliczne takie spotkanie, żeby dzieci jak najczęściej się spotykały między sobą. No chyba zabraknie nam czasu i z drugiej strony nie chcemy też krzywdzić polskich dzieci, bo oni też poczuły się pokrzywdzenie. Dlaczego dla nich nie robimy takich rzeczy? Tutaj też kije o dwóch końcach. Ale to pierwsze spotkanie pomogło im się odnaleźć, poznać jeden drugiego. Chodząc teraz po szkole, oni wiedzą, że do tego dziecka mogą zwrócić się o pomoc, czy z tym mogą porozmawiać. To jest bardzo dobra była nasza inicjatywa i poskutkowała to jest na 100%. Później, jeżeli chodzi o moją klasę, że ostatnio wiedziałam, że część dzieci nie zostanie, część dzieci pojedzie. Zaproponowałam im wykorzystać moment, gdy oni mają się darmowy przejazd w pociągu. Wiedziałam, że część tych dzieci nigdy nie widziała morza, nigdy nie jeździła pociągiem nawet się okazuje. I zrobiłam taki wyjazd tym do Gdańska z noclegiem i to też zauważyła, że
tak grupa się zintegrowała, że na zwykłych zajęciach w szkole nigdy tego nie osiągniesz. To jest aż, nie wiem, no widocznie gołym okiem, że nawet dziewczyny, które na co dzień w ogóle podzielone na grupki i nie chcą ze sobą rozmawiać, tworzyli jedną całość. To bardzo ważne. Takie wyjazdy bardzo, bardzo integrują. Te dwie rzeczy, które po prostu, o których chciałabym powiedzieć. Bardzo dziękuję, Tatiano. Alino, słowo od Ciebie jeszcze w kontekście integracji i Waszych działań i pomysłów. Wiem, że czasu już jest bardzo mało, więc powiem bardzo szybko. Bardzo wiele inicjatyw takich integracyjnych, integrujących wychodzi u nas z Rady Rodziców, tak? To rodzice na przykład różne rzeczy proponują, różne rzeczy robią. Powiem, że każde dziecko, które przyjechało do nas po tym 24, otrzymało bezpłatny obiad. Zanim jeszcze rozwiązania systemowe zostały przemyślane i teraz już niezupełnie dobrze działają, bo po 2 miesiącach okazało się, że takie dziecko nie może utrzymać takiego bezpłatnego obiadu. Każde dziecko miało opłacony obiad. Kto płacił? Rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji. Z własnej inicjatywy. Nikt nikogo nie zmuszał. Dotychczas mam jeszcze listę osób, kto się zgłasza i mówi, gdyby ktoś potrzebował, to pani Alinko wie, że ja mogę, ja chcę, ja potrafię. Był kiermasz na przykład ozdób świątecznych, wielkanocnych. Wszystkie pieniądze, które zostały zebrane, bo te dekoracje, różne rzeczy były sprzedawane, zostały przekazane samorządowi uczniowskiemu, który przekazał również dla dzieci, które przyjechały z Ukrainy. Miały możliwość pójść do kręgielni, spędzić sobie czas. Żadne dziecko nie powiedziało, dlaczego dla nich, a dlaczego nie dla nas. Nie, ja rozumiem, że naprawdę teraz w internecie takich no, mało przyjemnych, czasami może nawet takich jadowitych komentarzy nie brakuje, ale uwierzcie, że są osoby, które może myślą inaczej, ale ich jest bardzo niedużo. Polacy są ludźmi wielkiego serca i na przykład, nie wiem, mamy nauczycielkę języka polskiego, która załatwiła nam podręczniki przez Caritas, przez jakieś własne kontakty, znajomości. Każde dziecko otrzymało podręcznik krok po kroku plus zeszyt ćwiczeń. To były kwoty, nie wiem, 3000 zł. Zostało to zrobione. Jakby nie odgórnie, że dyrekcja wymagała, czy ktoś, tylko sami. Albo na przykład powstał taki klub, który się nazywa Marzyciele. Tam są dzieci z Ukrainy, z Białorusi, też z Rosji. Każdy piątek dwie nauczycielki, pomoc nauczyciele, właśnie ta nasza pani Renatka oraz dwie nauczycielki, które są nauczycielami wspomagającymi, każdy piątek 2 godziny od 14 do 16 spędzają czas z tymi dziećmi. Pomagają dla nich, tak, w integracji, organizują jakieś wyjście, wycieczki. I czasami jak pytają, jak to jest na przykład w naszej szkole, no po prostu sądzę, że gdzieś te początki były może trudniejsze, ale mam 8 nauczycielek na studiach języka polskiego jako obcego. Czyli rozumieją, że taka wiedza, takie studia są potrzebne. W ramach otwartej szkoły, kto jest z województwa pomorskiego, to wie, co to jest, sądzę, były u nas kursy języka polskiego dla obcokrajowców i języka rosyjskiego dla nauczycieli. I no tak jakbym teraz spojrzała na swoje grono pedagogiczne, to bym powiedziała, że z 8 osób świetnie się dogaduje po rosyjsku. Więc tych tłumaczy mamy małych w klasach, mamy dorosłych na każdym poziomie, więc i ten angielski, tak jak Państwo pisaliście na czacie, też jest bardzo pomocny. No ale po angielsku nie każda osoba mówi, tak, ale bardziej może młodsze nauczycielki. Ale to też jest sposób na jakieś działanie integracyjne i zrobić coś, aby to dziecko odniosło sukces. Jakaś impreza, gdzie on będzie najlepszy. My mamy na przykład w najbliższą sobotę, czyli za 2 dni, mamy taki piknik rodzinny. Dziś moje dziewczyny 7 klasy pojechały gdzieś tam szukać tkanin, bo będą szyły sobie sukienki niebiesko-żółte i na pokazie talentów będą też przedstawicielki, że tak powiem, tej naszej na razie mniejszości. Więc pomysłów jest bardzo dużo, bardzo różne wycieczki, wyjazdy. Firmy turystyczne chętnie pomagają, na przykład dają zniżki albo w ogóle bezpłatnie umożliwiają dzieciom uczestniczyć w tych wyjazdach. Do kina wszędzie można pójść, trzeba tylko chcieć. A ja się bardzo cieszę, że w mojej szkole moi nauczyciele chcą i świetnie to robią.
Bardzo dziękuję, Alino. Mam nadzieję, że przyjmą Państwo ze zrozumieniem to, że jeszcze zapytam Jacka na koniec o Twoje i Wasze integracyjne pomysły. Myślę, że jeszcze minutkę nam Państwo na to dadzą. To ja tak króciutko, żeby nie przedłużać. Jak widać, życie pomimo wieloletniego doświadczenia stawia nam trudne wyzwania i w swojej pracy jesteśmy zmuszeni do poszukiwania takich nieszablonowych pomysłów do swojej pracy edukacyjno-wychowawczej. Dlatego tu zachęcam Państwa, my w szkole stawiamy na współpracę, tak? I tak jak było powiedziane, te wyzwania są naprawdę ciężkie, ponad siły jednej osoby. Dlatego wspólnymi siłami dużo łatwiej jest osiągnąć różne rzeczy i większej ciekawych pomysłów można wymyśleć. Podzielę się też takim tutaj doświadczeniem, jak mówiła właśnie Alinka. Też wykorzystując metodę dramy, mieliśmy taką możliwość, że uczniowie odgrywali te scenki w języku ukraińskim. Także była taka namiastka dla naszych polskich uczniów, żeby poczuli się, jak czują się uczniowie ukraińscy w naszej szkole, tak? Był to taki powód właśnie do dyskusji, dlaczego jest tak, jak jest. Co do pomysłów, no to wszystko zależy od sytuacji. My staramy się tak organizować pracę w grupach czy jakieś grupne projekty, żeby wykorzystywać mocne strony i zainteresowania uczniów, a wiadomo, wspólny sukces dużo bardziej motywuje do jakiejkolwiek pracy. Także dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos i też za te przykłady. Ja z kolei chciałam też Państwu jeszcze jedną zaproponować możliwość, też jeśli chodzi o takie działania, które można podejmować pod koniec roku szkolnego i w jaki sposób też do tej tematyki migracyjnej podchodzić. Dopiero co świeżo wydrukowana publikacja Razem o migracji, razem z kartami do analizy wydarzeń i procesów społecznych ujrzała światło dzienne. Zachęcam gorąco do tego, żeby pobierać te publikacje w wersji elektronicznej. Można także zamawiać egzemplarze do szkół w wersji papierowej, więc jest to taka okazja do tego, żeby no właśnie omawiać procesy migracji, które są wielowymiarowe, złożone, ćwiczyć też krytyczne myślenie i także to może być taka aktywność do wykorzystania jeszcze w tych najbliższych tygodniach. A ja też zachęcam Państwa do zapoznania się z serią czterech spotkań, które uruchamiamy od przyszłego poniedziałku. Jak wspierać uczennice i uczniów, którzy są narażeni na długotrwały stres, w tym stres związany z wojną. Pojawiały się na czacie także Państwa doświadczenia z tego zakresu. Pojawiało się pojęcie traumy wojennej, ale też po prostu wspominali Państwo o różnych trudnych sytuacjach, z jakimi Wy się mierzycie, mierzą się dzieci w Waszych klasach, więc podczas tych czterech warsztatów będziemy właśnie temu tematowi się przyglądać, zastanawiać, jak można pracować właśnie w klasie z takimi dziećmi. Zachęcam gorąco, spotykamy się w poniedziałek, wtorek przez dwa kolejne tygodnie w godzinach 18:20. Można się jeszcze zapisywać na to wydarzenie. A tymczasem bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję serdecznie naszym prelegentkom i prelegentowi. Dziękuję Tobie, Malino, Alino, Tatiano i Jacku. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za takie zaangażowanie, zainteresowanie tym tematem, za wszystkie działania, które podejmujecie, też za te wszystkie troski, które z tym się wiążą i o których też Państwo pisali na czacie i dzielili się. To dla nas jest bardzo ważne, też bardzo to doceniamy i dziękujemy za to, więc nie tylko za udział w spotkaniu, ale za te wszystkie wysiłki w tym zakresie. I ja też dziękuję za wsparcie w organizacji dzisiejszego webinaru i Kasi Pijanowskiej, i Kamili Zacharow-Paszewskiej, Oli Pluj, wszystkim osobom, które też stoją za tym wydarzeniem. Bardzo dziękuję i
Zachęcam do pozostania z nami w kontakcie, do odwiedzenia strony ico.org.pl, blog ico.org.pl. Dziękuję, dobrego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.